Five Nights at Freddy's to rzecz, o której w ostatnim czasie mówiłem naprawdę bardzo, bardzo często i to niestety w zasadzie głównie w kontekście jednej, w porywach do dwóch gier. A skoro już używamy takich liczb jak jeden w zestawieniu z FNAF-em, to możemy cofnąć się do 2014 roku i przypomnieć sobie FNAF-a jedynkę. Przecież wszyscy dobrze znają tę grę, po co o niej mówię? A no po to, że wszyscy będziemy mogli jakoś w tym roku sobie ją odświeżyć w postaci jej remake'u, remastera, czy jak to się tam zwie, w postaci Five Nights at Freddy's Plus, czyli absolutnie najlepszej rzeczy z FNAF-a, jaką widziałem przez ostatni rok. To nawet przebije Security Breach, jak na moje, bo nie no kurde kocham. Tak jest, moi drodzy, odnowiony pierwszy FNAF powstaje z w zasadzie bardzo podobną historią, aczkolwiek opowiedzianą zupełnie na nowo, z lore, który będzie wzbogacony o wiele nowych rzeczy, takich jak zaginięcie pewnego chłopaka, który wbił pewnej nocy do pizzerii w celu sprawdzenia paranormalnej aktywności, która się tam odbywa. Kurde, fajne zdanie. I dodatkowo historią wzbogaconą o wiele, wiele innych rzeczy, o których dowiecie się w dzisiejszym filmie, ponieważ dzisiaj przeanalizujemy i ogólnie zajmiemy się wszelkimi informacjami na temat tego FNAF-a i pomyślimy sobie, co takiego może na nas czekać w tej produkcji. Moi drodzy, jeszcze nim zaczniemy, strzel koniecznie kciukę w górę pod filmem, także zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, a tymczasem bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść w rocznej historii Five Nights at Freddy's Plus. Lecz na początek kilka słów wstępu ode mnie. Projekt Five Nights at Freddy's Plus jest tworzony przez jedną osobę, mianowicie przez gościa przedstawiającego się jako Filmorg. Phil na przestrzeni swojej kariery wypuścił już od siebie kilka ciekawych fangame'ów FNAF'a, z których moim ulubionym jest A Shadow Over Freddy's. Eleven nagrał z tego całą serię, więc mega polecam obejrzeć, to naprawdę świetny, świetny fangame. A jego najnowszym dziełem jest FNAF Plus, który jest częścią większego projektu o nazwie Fazbear Fanverse, gdzie to Scott Cawthon sfinansował powstanie 5 fangame'ów FNAF'a, takich jak przykładowo Pop Goes Evergreen czy One Night at Freddy's 3. Super, że to wreszcie wyszło. Oh. Jednak przynajmniej dla mnie, jak i pewnie dla wielu innych osób, najważniejszą rzeczą z tych wszystkich rzeczy jest Five Nights at Freddy's Plus, czyli pokrótce jest to remake pierwszego FNAF'a. Jest jak najbardziej oficjalny, aczkolwiek niekanoniczny, czyli stoi totalnie zaraz gdzieś obok, daleko, 50 km od zwykłego lore kanonu FNAF-a. Korzystając basically z tej samej historii opowiedzianej w pierwszym FNAF-ie, jednak jest ona urozmaicona o kilka rzeczy, które dodaje od siebie. Jest trochę więcej wątków, całość zdaje się być trochę sprawniej prowadzona na etapie takiego wczesnego jakby marketingu, bo tutaj całkiem spora dawka historii została już nam zdradzona. Tak jak mówiłem, pojawia się tutaj kilka nowych wątków, sam świat jest trochę bogatszy, a kilka rzeczy albo został tutaj dodanych z kolejnych części, albo totalnie zmieniona. Wiecie, kiedyś narzekałem na taką jedną rzecz w jednym z moich starych filmów, ale do tego jeszcze się tutaj odniesiemy. Tak czy siak, myślę, że całość macie nakreśloną, co i jak, o co chodzi z tym FNAF Plusem, więc myślę, że możemy lecieć z analizą. Let's go! Pierwsze oficjalne wzmianki na temat gry pojawiły się na koncie na Twitterze jej poświęconym o dokładnie tej samej nazwy, Five Nights at Freddy's Plus, a dokładniej pod koniec wakacji 2020 roku, bowiem 27 sierpnia. Wówczas bowiem wleciał tam wpis o bardzo ciekawej treści "Witamy z powrotem", a dodatkowo była tutaj dołączona pewna grafika, która zapowiadała grę. Prezentując zupełnie nowego, starego, dobrego Freddy'ego z 2014 roku w towarzystwie swoich dwóch przyjaciół ze sceny, a także samo logo gry, czyli czerwony plus w czerwonym kółku. Wszystko takie podświetlone, neonowe i prześliczne. Niedługo później, bo 12 września tego samego roku, na oficjalnym kanale na YouTube poświęconym grze pojawił się pierwszy, niestety dość krótki film właśnie z nią związany, a pod tytule Błąd połączenia. Przedstawiał on Dining Room, czyli strefę, która jest każdemu fanowi FNAF-a bardzo dobrze znana. Oczywiście, podobnie jak w oryginale, na miejscu pojawia się Bonnie
I to tak naprawdę wszystko, co ten filmik ma nam do zaoferowania, poza jednym szczegółem, mianowicie pokazaniem mapy. Tak naprawdę jest to zupełnie nowa mapa stworzona na potrzeby gry i będzie, no może nie znów taka super nowa, aczkolwiek wzorowana na poprzedniej, lecz będzie trochę się różnić. Później 31 października tego samego roku otrzymaliśmy wgląd na postać Freddy'ego, wykonaną zupełnie od nowa. Freddy wreszcie zyskał spodnie, a kiedyś już na to narzekałem. Panowie, wzięlibyście przykład z koleżanki, przecież za dnia w restauracji są dzieci, mam rację? Boże, stary, przestań być taki cringe'owy. Ajajaj. Dodatkowo otrzymał stylową kamizelkę, dostaliśmy tutaj również wgląd na słynne plakaty z Freddym, które pojawiły się w oryginale, tutaj ponownie są zreworkowane i podobają mi się dużo, dużo bardziej, a także wgląd na pewne pomieszczenie, które raczej nie przedstawia nic za bardzo ciekawego, poza... Poza Helpim, znanym z poprzednich części, jak widzicie, tutaj chronologia jest chyba troszeczkę zaburzona, albo to ciekawy pomysł twórczy. Poza tym czerwony balonik, hehe, zapowiedź Pennywise'a. Nie no, żartuję. Bardzo schludne, fajne, mroczne pomieszczenie, idealnie wpisujące się w temat... w klimat gry. Poza tym są tu też obecne pudełka na pizzę, które początkowo sądziłem, że mają wizerunek Funtime Freddy'ego na sobie, ale szybko stwierdziłem, że to jest ten nowy Freddy, który będzie tu obecny. Nowy, stary Freddy. Następnie po kilkumiesięcznej przerwie spotkał nas totalny zalew nowych informacji na temat gry, bowiem na YouTubie oraz Twitterze znalazły się te same rzeczy w ilościach hurtowych. Bowiem tego samego dnia 20 stycznia 2021 roku pojawiło się przykładowo drugie nagranie, rutynowa kontrola, przedstawiające uruchamianie Freddy'ego. Podzielone na kilka faz, takie jak przebudzenie, rozejrzenie się, pozdrowienie publiczności small talk czy słynny śmiech Freddy'ego, który w tym konkretnym przypadku wybrzmiał chyba trochę inaczej. Nie no, co ja gadam, czy tylko mi to coś przypomina? Nie no, żarcik, jestem w dobrym humorze. Tego samego dnia otrzymaliśmy również klip numer 3 o tytule Ciche godziny, godziny ciszy, czy coś? To nagranie tak naprawdę nie wniosło zbyt wiele, poza wglądem na nowe wyglądy Boniego oraz Chiki. Zdaje się, że z okiem Chiki coś jest nie tak, trochę to chyba nawiązuje do FNAF 4, bo tam też jedno oko Chiki świeciło się jak psu... Buda. A poza tym to fajnie i takie to straszne, na tyle straszne, że lubię taką straszność. Poza tym podoba mi się bardzo animacja mrugania Freddy'ego, wcześniej już było to pokazane i tutaj też jest. No, podoba mi się to bardzo. Również tego samego dnia na YouTubie pojawił się klip pod tytule Występ sceniczny, który tak cudownie wręcz nawiązuje do trailera pierwszego FNAF-a, który przedstawiał właśnie sceniczny występ animatronów, że to jest po prostu sztuka, sztuka. I to cudowna. Klasa sama w sobie. I już za chwilę będziecie mogli zobaczyć cały występ, bo to jest totalnie piękna rzecz i chciałbym, żeby każdy z was to zobaczył, oglądając ten materiał. Jednak chcę tutaj zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Przede wszystkim na Cupcake'a, a raczej jego nową wersję, bowiem Cupcake dostał tutaj całe ciałko. Tak jest, od teraz Cupcake to nie jest tylko babeczka z twarzą, a ludzik. Cupcake jest ludzikiem teraz. Ma nawet wąsa. Spójrzcie na to. Nie no, twórcy należy się po prostu giga props za to. We'll be right back.
Tego samego dnia również został przesłany piąty i ostatni na tamten czas klip pod tytule Tryb nocny. I widzimy tutaj, krócej mówiąc, Foxy'ego, dosłownie widzimy wszystko jego oczyma, jak Foxy wchodzi w tryb nocny właśnie. I widzę tutaj, mamy nawiązanie do FNAF'a dwójki, do cutscenek z niego, kiedy właśnie z perspektywy animatronów obserwowaliśmy czy to kukiełkę, czy to jakieś inne rzeczy i to było naprawdę giga super. Krócej mówiąc, Foxy po prostu wchodzi w tryb nocny, a później zaczyna mu odwalać. I tak, szczerze mówiąc, to jest istne arcydzieło i pora przeanalizować to w troszeczkę zwolnionym tempie YouTube'owo. Przede wszystkim w trakcie obserwowania Foxy'ego na haju przed oczyma przelatują nam różnorodne obrazki, z których większość nic nie wnosi, poza przykładowo tym, który przedstawia kukiełkę. Tak jest, czyli tego skurczysyna z FNAF'a dwójki, którego wszyscy nienawidziliśmy, który nagle pojawia się tutaj we FNAF'ie jedynce. I tak, kukiełka myślę, że będzie miała tutaj naprawdę ważną rolę do odegrania. A jej wygląd właśnie tutaj to jest po prostu arcydzieło. To jest najpiękniejsza kukiełka, jakkolwiek to brzmi, jaką kiedykolwiek widziałem. Dobra, koniec żartów. Poza tym widzimy na przykład takie obrazki jak ten. Widziałeś go? Na pewno wygląda ciekawie i dość strasznie. Poza tym mały Bonnie na pewno jest bardzo fajny i naprawdę mega podoba mi się fakt, że widzimy je jako akcję z perspektywy animatrona od początku do końca. Ze wszystkimi jakby procesami w nim zachodzącymi, takimi jak przekręcanie głowy i słyszymy, wiecie, odgłos przekręcania głowy. No to jest super i mnie na pewno bardzo rusza. Później nastąpiła chwilowa przerwa w wydawaniu kolejnych klipów, a szczątkowe informacje pojawiały się na Twitterze. Takie jak te zawarte w tym poście, które przedstawiły nam wgląd na te słodsze wersje animatronów, które jakoś bardziej kojarzą mi się dziwnie z Toyami, ale to chyba dlatego, że są takie słodziutkie. Poza tym otrzymaliśmy pierwsze zdjęcie z biura, które jest naprawdę super. Ciekawi mnie tylko, czy nos Freddy'ego dalej będzie piszczał, mam nadzieję, że tak. Dodatkowo jakąś pierwszą pradawną wersję Fuzzwatcha, czy tam Omnitrixa. Oraz kolejne słodziutkie pluszaki animatronowe. Poza tym otrzymaliśmy wgląd na kamerę 10 i Freddy'ego, który się w niej przegląda. A następnie w sierpniu ubiegłego roku otrzymaliśmy dłuższy teaser, który wymaga naprawdę sporej analizy. Zatem lecimy. Początkowo otrzymujemy całkiem sus montaż, ale za to jest bardzo urokliwy. Bowiem widzimy odświeżone tablice z oryginału, w tym na przykład Butthead'a, WTF. Gościa wyglądającego, kurde, dokładnie tak jak Springtrap, co? I dodatkowo zupełnie odświeżoną listę zasad dotyczących zachowania w pizzerii, na której znajduje się Helpy. Jak słodko. Proszę, niech ktoś policzy, ile razy powiedziałem słodko na tym filmie. Ze trzy na pewno. Następnie przechodzimy przez Parts and Service, by później dostać się tuż przed pizzerię i by wreszcie zobaczyć, jak ona wyglądała, no. Jak tutaj się nie popłakać ze wzruszenia. Dajcie chusteczki. Dobra, przesadzam, ale nie powiem, pizzeria z zewnątrz wygląda cudownie. Następnie operator kamery, czytaj nasz główny bohater właśnie w tym momencie, wbija się do środka, by przeprowadzić dochodzenie w sprawie paranormalnej aktywności, która rzekomo ma mieć miejsce w pizzerii. Gościu ma tutaj kilka tajemnic do rozwiązania, takich jak czy roboty ruszają się w nocy. Oj tak, byczku plus je... Nie, dobra, nie powiem tego. Co znajduje się za kurtynami w Pirate Cove, czy jest tutaj stróż nocny albo żywa przynęta, a także co znajduje się w wielkim pudle. Gościu, uciekaj stamtąd, ty stąd nie wyjdziesz, idź stąd. Ogólnie zdaje się, że gościu kręci vloga czy coś, jakby, nie wiem, kręcił dosłownie dokument na YouTube'a. Nie wiem. I początkowo lekko sus wydawało mi się, że gościu tutaj przedstawia kamerę cyfrową, ale jak później pokopałem, to jednak nie jest takie sus, a ja jestem dziwny. Poza tym chłop ma jeszcze wykrywacz duchów ze sobą. Powodzenia. Następnie otrzymujemy całkiem ciekawą sekwencję, która przedstawia animatrony właśnie. Trochę czuję tutaj nawiązanie do FNAF'a 1 i że właśnie taki widok będziemy obserwować na kamerze z animatronami na stage'u. Tyle słuchać jakby przyspieszoną rozmowę, która jest trochę nieczytelna, żeby ją jakby bardziej zrozumieć, co jest tam powiedziane.
Następnie chłop dociera pod scenę i zaczyna filmować animatrony, a także korzystać ze swojego wykrywacza duchów. Kiedy przykłada go do Chiki, wówczas z niego wydobywać zaczyna się melodia, co wydaje się być dosyć podejrzane. Następnie prawdopodobnie wybija ta 12 w nocy, a drzwi do pizzerii zostają zamknięte, a gościu będzie tam siedział całą noc. Z czwórką gości, która będzie chciała mu odgryźć dupsko. Następnie ziomek podchodzi pod Pirate Cove, gdzie przykłada swój wykrywacz duchów w okolice Foxiego's i ponownie zaczyna z niego grać muzyczka. Tutaj nawiązanie do oryginału z plakatem Freddy'ego i faktem, że dzieje się z nim coś nie tak i zaczyna się troszeczkę zmieniać, pokazując Freddy'ego wyrywającego sobie głowę. Kurde, kocham to totalnie. Co ciekawe, tutaj na rysunkach poza Springtrapem zobaczyć możemy postaci z komiksu Five Nights at Freddy's Fazbear's Fright. Poza tym tak od serca, czy to jest Beavis i Butthead? WTF? Poza tym, co niektóre rysunki są trochę dziwne i co tu robi Amogus? W sensie Beavisa bym jeszcze zniósł, ale... Amogus? Po chwili na ekranie pojawiają się mrygające napisy, które łącznie formują dialog o następującej treści. Nie teraz, przenoszą się później. Impreza skończona, mama wraca do domu. Jest fajnie, ale potrzebuję twojej pomocy. Czasami budzę się w nocy i oglądam ich biegających tu i tam. Może kiedyś, ale już nie. Możemy w coś razem pograć, na przykład w chowanego. Co powinienem zrobić? To brzmi świetnie. Ale czy nie chcesz posłuchać, jak śpiewają jeszcze jeden raz? Wow, lubisz tu zostawać cały czas? Chcę to zobaczyć. Spokojnie, jestem stąd. Nie wpadniesz w żadne kłopoty. Naprawdę chcesz iść do domu? Ja nie. A ty? Ale oni się nie ruszają. A czy wiesz, kiedy ona znów cię tu zabierze? Muszę ją znaleźć. Nie wiem. Chodź za mną. I tak, z całą pewnością to, co przed chwilą słyszeliście, można ułożyć w jakąś logiczną całość chronologicznie. Następnie widzimy, że naszemu bohaterowi przygląda się Foxy. Chwilę później wracamy do biura, gdzie widzimy m.in. maskę marionetki. Ja mam taką cichą nadzieję, że kiedy puppet wreszcie pojawi się w grze, mam nadzieję, że tą maskę sobie weźmie. I że to będzie niejako taki sygnał, że puppet przyszedł. Tak mniej więcej było także z Ennardem w Sister Location, no też później zabrał swoją maskę z tego main hallu. Następnie dochodzi do niejakiej ucieczki, a ziom wbija się do Parts and Service, gdzie... no cóż... nie uważam tego za interpretację, aczkolwiek sam nie do końca to tutaj widzę. Niektórzy ludzie twierdzą, że w chwili, gdy maska Freddy'ego upada na ziemię, to z niej niejako wypadają... wiecie, widać tam oczy. Niektórzy twierdzą, że to ludzkie oczy, które należą do dziecka, które William zamordował i zamknął właśnie we Freddy, aczkolwiek chociaż oczy widać, sam uważam to za lekką nadinterpretację, ale dajcie znać, co wy jeszcze o tym sądzicie.
I tak, moi drodzy, to wszystko. Marionetka przyszła po naszego bohatera w formie niejako halucynacji. Trochę jak Golden Freddy w oryginale. W sumie ciekawe, co u niego będzie tutaj słychać. Dostaliśmy też wówczas klip 6B, który jest, krócej mówiąc, remasterem gazety z FNAF-a 1, która w ogóle to jest przepiękne totalnie. Sama gazeta zostaje nam przedstawiona w cudownej animacji. Oczywiście zmienione zostało zdjęcie Freddy'ego, a treść samego artykułu nie zmieniła się w ogóle. Zainteresujący, ciekawy fragment znalazł się w opisie tego filmu, który jest kolejnym niejako wycinkiem z gazety, który informuje o całkiem ciekawych kwestiach. Freddy Fazbear's Pizza w tym roku powraca do bycia w centrum opinii publicznej, jednak nie z powodów, na które liczono. Ponieważ mała firma została wciągnięta w strumień gniewu i podejrzeń z powodu rzekomych powiązań ze zniknięciem miejscowego licealisty 9 października. Młody nastolatek, znany przyjaciołom jako filmowiec hobbysta i opisany przez niektórych jako spokojna, ale dobrze wychowana dusza, zaginął rano po wyjściu z domu, aby spotkać się z kimś do nowego projektu, co według rodziny wiązało się z niesławnym ciągiem incydentów w restauracji i ogólną mroczną reputacją. Po wezwaniu do komentarza stażysta w zakładzie stwierdził: naprawdę nie mieliśmy z tym nic wspólnego. Nasze kamery monitoringu nie pokazały nikogo wchodzącego ani wychodzącego z restauracji w ciągu tamtej nocy. Odpowiedź, która nie zrobiła nic poza wzrostem podejrzeń, ponieważ dostęp do wspomnianego materiału filmowego został natychmiast odmówiony opinii publicznej. Mieszkańcy miasta byli jeszcze bardziej oburzeni w następnym tygodniu, gdy znaleźli wiele ulotek z ofertami pracy dla restauracji pozostawionych pod ich drzwiami. Mniej więcej w tym samym czasie otrzymaliśmy na Twitterze kilka bliższych wglądów na postaci animatronów. To, co jest ciekawe, to spodnie. Tak, ponownie, oni wszyscy mają spodnie. Dziękuję, że wysłuchaliście moich próśb. Wracając, nowy wygląd animatronów bardzo mi się podoba, jest ciekawszy, moim zdaniem. A to, co jest tutaj absolutnie najciekawsze, to fakt, że Bonnie ma tutaj banjo, a w oryginale miał gitarę elektryczną. Otrzymaliśmy także fotę pewnego bardzo fajnego i milutkiego pokoju, gdzie bardzo chętnie zrobiłbym basen z 1000 kulek. Mamy tu też taktycznego Franka za szybą, który nie wie, co się stało, nie no kurde, co to jest. A także wreszcie i nareszcie wgląd na nowo starego Foxy'ego, który jest fajny. W sensie nie ma tutaj za bardzo czegoś, czego bym się nie spodziewał. Wygląda dość podobnie. Totalnie bardziej swoim wyglądem myślę, że nawiązuje do Old Foxy'ego z FNAF'a 2, niżeli do oryginału z 1, aczkolwiek to chyba miałoby trochę większy sens, że tutaj tak wygląda, bo jest przecież out of order. Poza tym ciekawymi szczegółami są złote kolczyki, złote zęby, a także oko, mówiące mi, że Foxy jest tutaj stylizowany na niewidomego. No i właściwie to tyle, tutaj trop się urywa. Jak widzicie, sam zarys fabularny tutaj jest naprawdę czymś znacznie większym niż w przypadku oryginału. Zatem myślę, że liczyć możemy na znacznie ciekawszą fabułę, dużo bardziej interesującą, intrygującą, a jednocześnie której z różnych powodów, z wielu przyczyn nie zapomnimy. Jaram się jak nie wiem co. Rusza mnie, chwyta mnie za serce, że tak to ujmę. Generalnie jestem mega fanem FNAF-a, a w szczególności tych starszych odsłon, więc myślę, że takowy powrót z takim klimatem, z takimi odniesieniami, z taką nostalgią, jednocześnie takim rozmachem i w sytuacji, kiedy ostatni FNAF nie straszy w ogóle, nie mówię, że to jest zła gra, bo Security Breach mi się naprawdę mega podobało, aczkolwiek próżno tam szukać czegoś, co mogłoby jakoś nas przerazić, poza okazjonalnymi jumpscarami. Nie było tam za bardzo klimatu, wszystko było według mnie takie strasznie pastelowe i bajkowe. Tutaj jest kompletnie inaczej i myślę, że tutaj niepokój będziemy czuć na praktycznie każdym kroku. Mam także nadzieję, że na praktycznie każdym kroku, bądź nawet na dosłownie każdym kroku podobał wam się ten materiał. Jeśli tak, to nie zapomnij o strzeleniu pod nim kciuka w górę, a także zostawienia suba na kanale, żeby ten materiał się dalej pozycjonował, a kanał dalej fajnie rozwijał. Chciałbym dobić 150 tysięcy subskrypcji do moich urodzin 19 kwietnia, więc byłoby mi naprawdę bardzo miło.
Obejrzyj moje poprzednie materiały, wyczekuj też tych następnych i napisz w komentarzu, co chciałbyś zobaczyć w kolejnych filmach na kanale. Na przykład, co byś chciał zobaczyć dotyczącego FNAF-a, ale też innych rzeczy. Podaj także na mojego Instagrama i wszystkie inne rzeczy masz w opisie. Instagram niedawno zreanimowałem, tam już pojawiają się nowe posty, więc po jakiś ekstra content dotyczący mojej osoby sięgaj tam. Może nawet dzisiaj leci tam jakieś Q&A ze mną, gdzie podpowiadam na wasze pytanka, które będziecie mogli zadawać, więc jak najbardziej myślę, że warto wbić. A tymczasem, moi drodzy, to już byłoby na tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Mówi do was Mondar. Trzymajcie się ciepło, miłego dziękuję wam wszystkim. Cześć!